Cześć! Dziś zapraszam Was na top 5 z kolejną turą kosmetyków, aktualizacją i dzisiaj będą produkty oczyszczające, myjące do porannej pielęgnacji oraz takie, które można wykorzystać w drugim kroku demakijażu. Będą produkty tanie, produkty droższe, bardziej naturalne, z tej półki bardziej zaawansowanej. No, myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie, także lecimy, zaczynamy! Na początek kosmetyk, który pokazywałam Wam jakiś czas temu, jest to marka Bandy, a dokładnie żel oczyszczający, który zawiera w składzie między innymi 5% bioferment z bambusa, niacynamid czy łagodną betainę i oczywiście też łagodne substancje myjące. Bardzo fajny, krótki skład, natomiast świetne działanie. Ten żel jest zamknięty w miękkiej tubce, przez co też bardzo fajnie, wygodnie się go wydobywa z opakowania. Ma przyjemną formułę, która delikatnie się pieni i też bardzo ładny, taki delikatny, przyjemny, świeży zapach. To jest produkt, który możecie stosować w porannej pielęgnacji lub też w drugim kroku oczyszczania, czyli w drugim kroku demakijażu, czyli najpierw zmywamy pierwszą warstwę makijażu, zabrudzeń i nie tylko z naszej skóry, a później doczyszczamy naszą skórę właśnie przy pomocy takiego preparatu i wody. Bardzo polubiłam ten żel i na przestrzeni chyba ostatniego roku zużyłam dwa takie opakowania. Co prawda od niedawna robię projekt Denko i pokazuję Wam kosmetyki, które regularnie zużywam i tam chyba go nie było albo był, już nawet nie pamiętam. Na pewno mogę Wam go polecić z czystym sumieniem. To jest taka fajna seria, która ma działać odświeżająco na naszą skórę, wyrównywać koloryt, działać delikatnie na przebarwienia i na pewno ten żel będzie uzupełnieniem, fajnym uzupełnieniem w takiej pielęgnacji, szczególnie teraz, jeśli jesteśmy już prawie po zimie, wchodzimy w ten okres wiosenny już za moment i chcemy, żeby nasza skóra też nabrała ładnego, pięknego blasku, takiego odświeżenia, ładnego kolorytu, więc oczywiście możemy już wprowadzić produkty pielęgnujące, które będą w tym kierunku działały, właśnie na oczyszczaniu, w tym kroku oczyszczania. Także ten żel moim zdaniem jest świetny, wart polecenia, w bardzo dobrej cenie, często na promocjach. Lecimy z kolejnym kosmetykiem. Kolejny kosmetyk, który również chcę Wam polecić, jest także na bazie biofermentu, ale mamy tutaj już dużo większe stężenie, bo aż 10% i jest to pianka od marki Shelly, którą też pokazywałam wielokrotnie, nawet chyba w jednym z ostatnich moich denek kosmetycznych. Tutaj oprócz pianki, oprócz tego biofermentu mamy takie substancje jak fitoskładniki i mamy również postbiotyki, o ile dobrze pamiętam. Jest to produkt, który już na etapie oczyszczania zadba też o nasz mikrobiom. Bardzo fajna taka skondensowana pianka. Wystarczy jedna pompka, żeby wykorzystać ją na twarz, na szyję, a nawet na dekolt, na upartego. Też przyjemnie pachnie i pierwsze zetknięcie mojej skóry z tą pianką to była taka reakcja, że czułam takie delikatne podszczypywanie. Natomiast jest to całkowicie normalne, ponieważ mamy tutaj właśnie bioferment w wysokim stężeniu. Ale dzięki temu mam świetne substancje, które będą ładnie oczyszczały naszą skórę, a produkt, który sprawdzi się w porannej pielęgnacji i w wieczornej pielęgnacji, taki, który zadba właśnie o ten nasz mikrobiom, ale też sprawi, że skóra będzie miała ładny blask, będzie dobrze doczyszczona. Naprawdę, słuchajcie, świetny kosmetyk. Gorąco Wam go polecam. Wiem, że Wy też go lubicie, lubicie tę piankę. Ona jest dostępna na stronie producenta w bardzo fajnej cenie i też czasami pojawiają się świetne promocje, no, ale można ją kupić na przykład w zestawie z kolei na stronie Hebe. Oczywiście dzisiaj w opisie do tego filmu znajdziecie wszystkie linki do produktów, o których wspominam. Także pianka Shelly jak najbardziej tak. Teraz będzie żel. Żel od marki Slavia Cosmetics, który jest nowością w mojej pielęgnacji, ale od pierwszego użycia tak naprawdę przepadłam i się w nim zakochałam. I wiem też od Was,
od osób, które kupiły ten kosmetyk i zaczęły go stosować, że są nim zachwycone. Słuchajcie, tutaj mamy bogactwo fajnych substancji aktywnych i nawet już na tym etapie żelu myjącego, oczyszczającego, można wprowadzić bardzo fajne składniki, które zadbają o barierę ochronną naszej skóry, zadbają o nawilżenie, będą ją fajnie doczyszczały, ale też właśnie dbały o mikrobiom, o to, żeby skóra była gładka, przyjemna, odświeżona. Zapach żelu jest bardzo delikatny i rzeczywiście jest taki fajny, odświeżający. Myślę, że to też będzie świetny produkt właśnie na ten okres wiosenno-letni. Mamy tutaj argininę, trehalozę czy wąkrotę azjatycką. Ja w ogóle wąkrotę azjatycką to, słuchajcie, uwielbiam w kosmetykach. Kto mnie zna, ten doskonale o tym wie, bo to jest też taka substancja, która fantastycznie wpływa na każdy typ skóry. Już nie mówiąc o jej działaniu, na przykład łagodzącym, takim wyciszającym i nie tylko. Ale dobrze, mamy tutaj też 4% glukonolakton. I uwaga, substancje aktywne, substancje oczyszczające, bardzo delikatne, ale nie delikatne w sensie delikatnego oczyszczania, tylko takie, które nie zaszkodzą naszej barierze hydrolipidowej, ale oczywiście pozbędą się zabrudzeń. Przez co też, że producent zastosował właśnie takie, a nie inne substancje powierzchniowo-czynne, mamy tutaj produkt, który delikatnie się pieni, tak bardzo, bardzo delikatnie się pieni, ale nie powoduje tego takiego ściągnięcia skóry, które czasami się pojawia w momencie, kiedy korzystamy z kosmetyków myjących łączonych z wodą. Więc absolutnie nie. I właśnie przez to, że mamy tutaj super substancje powierzchniowo-czynne połączone z pomocniczymi substancjami aktywnymi, producent uzyskał naprawdę świetny produkt. Fakt. Jego cena jest dosyć wysoka, ale musicie tutaj pamiętać też o tym, że oprócz substancji myjących, oczyszczających, mamy właśnie te substancje pomocnicze, które będą działały na naszą skórę. Mamy szklane opakowanie, szklaną butelkę o pojemności 150 ml, więc to też nie jest plastik i to z drugiej strony też będzie wpływało na cenę tego kosmetyku. Duża, fajna pojemność, bo słuchajcie, ten żel jest niesamowicie wydajny. Jedna pompka spokojnie wystarczy Wam na umycie twarzy, szyi, a nawet dekoltu. No i tak jak wspomniałam, w przypadku wcześniejszych produktów, ten również sprawdzi się do porannego oczyszczania, porannego mycia, ale również w tym drugim kroku naszego demakijażu, także ja polecam. I teraz będą dwa najdroższe kosmetyki. Jeden z nich jest to półka selektywna i o tym zaraz Wam opowiem, a drugi kosmetyk półka profesjonalna. I teraz tak, zacznijmy właśnie od tej półki selektywnej, czyli produkt, który jest dostępny w perfumerii. Jest to marka, która w swojej ofercie posiada produkty pielęgnacyjne, ale również kolorowe, czyli te do makijażu. Ja co prawda nie znam wielu produktów pielęgnacyjnych, ale sporą część kosmetyków kolorowych. Mowa oczywiście o piance oczyszczającej od Kylie Cosmetics, Kylie Skin, o ile dobrze pamiętam. Też swego czasu pokazywałam ją chyba na Instagramie, tę piankę, dosyć często i o niej wspominałam, taka właśnie w różowym opakowaniu. Dlaczego? Jest to pianka, która jest szczególnie przeznaczona do skóry suchej, odwodnionej, normalnej, wrażliwej, też ze względu na to, że posiada taką, a nie inną kombinację substancji aktywnych i nie zawiera w składzie substancji kontrowersyjnych. Bardzo fajnie oczyszcza skórę, bardzo delikatnie. Z kolei świetną ma formułę, bo też taką gęstą, chociaż uważam, że nie tak skondensowaną jak w przypadku pianki od Shelly. Natomiast jest to świetny produkt, właśnie taki oczyszczający do porannego oczyszczania, do wieczornego oczyszczania. U mnie nie pojawiły się żadne podrażnienia, szczypanie, pieczenie, absolutnie nic. Natomiast skóra rzeczywiście była fajnie oczyszczona i taka odświeżona. Podobał mi się również bardzo delikatny zapach. I tak jak mówię, to jest propozycja dla osób, które lubią korzystać z kosmetyków właśnie selektywnych, kupowanych na przykład w perfumeriach. Też całkiem długo ją miałam, bo wiecie, z piankami to jest też tak, że one są w miarę wydajne. Nie wszystkie, ale w miarę wydajne. Co mam na myśli? Jeżeli właśnie tworzą taką fajną, skondensowaną pianę i jedna pompka wystarczy nam na to, żeby rozprowadzić ją, tą pianę na naszej skórze,
No, to możemy liczyć się z tym, że kosmetyk będzie fajny. Jeszcze ta piana skondensowana, ona jest taka, wiecie, taka puszysta, taka przyjemna, taka gęsta ta piana. I jak ją nakładamy na naszą skórę i rozprowadzamy na niej, to mamy wrażenie, że po prostu ona jest wszędzie. Jeszcze jak połączymy z wodą, to się tak wszystko fajnie, delikatnie pieni. Są oczywiście takie pianki, które z pozoru wyciśniemy sobie jedną pompkę i w momencie już, kiedy nakładamy je na naszą twarz, widzimy, że no kurczę, ta pianka zaczyna znikać, tak? No to musimy sobie dołożyć kolejną, żeby też rozprowadzić. I to też powoduje, że taki kosmetyk jest niekoniecznie wydajny. A w przypadku Shelly, czy w przypadku właśnie tej pianki od marki Kylie Skin, jest super, jest naprawdę dobrze. Także tutaj moja kolejna polecajka. I tutaj uwaga, będzie pianka od marki Dermaceutic. Pokazywałam Wam ostatnio świetny płyn micelarny od tej marki i też zachwyciłam się właśnie tą pianką. No, tutaj muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o tę gęstość pianki, to nie jest ona tak zaawansowana jak w przypadku tych dwóch produktów, o których wcześniej powiedziałam. Jest lżejsza ta pianka. Ale z kolei tu mamy bardzo fajne substancje aktywne, oprócz tych substancji myjących, jak na przykład ksylitol, cynk, mocznik, no i też jest między innymi gliceryna, która delikatnie doczyszczy naszą skórę i jest też tym promotorem przenikania innych substancji aktywnych. To jest taki kosmetyk, który bardzo fajnie sprawdzi się w przypadku skór wrażliwych i w przypadku osób, które na przykład są po jakichś zabiegach, kiedy ta skóra jest tak, wiecie, delikatnie podrażniona. Albo na przykład w momencie, kiedy stosujecie, wprowadzacie, jesteście na początku drogi z kwasami czy z retinolem, i ta wasza skóra też jest taka, wiecie, taka drażliwa, taka wrażliwa, taka przy dotyku, czasami się czerwieni. To jest świetna pianka, którą właśnie można wykorzystać w oczyszczaniu, ze względu na to, że jest bardzo delikatna, bardzo przyjemna i te substancje, które tutaj mamy, łagodzące, przeciwzapalne, też będą dobrze wpływały na naszą skórę w momencie, kiedy właśnie mamy takie stany na niej. Ja po tę piankę sięgam w różnych momentach. Właśnie na przykład, kiedy widzę, że coś tam gdzieś się dzieje, że jakiś kosmetyk mnie podrażnił, że ta skóra nie jest do końca taka przyjemna, wiecie, że coś tam na niej się dzieje i wtedy ta pianka w oczyszczaniu to jest w ogóle wow, bo skóra jest rzeczywiście przyjemna, doczyszczona, miękka, nie ma tego ściągnięcia, jest taka ukojona, miła w dotyku. Mam wrażenie, że po tym takim właśnie myciu z tą pianką znika też tak delikatnie to zaczerwienienie. No świetny produkt, drogi, nie jest ogólnodostępny, można go zamówić sobie w internecie, ale no ja polecam. Tutaj mamy opakowanie, czekajcie, już Wam powiem. Też 150 ml. Jak widzicie, pianka jest taka praktycznie bezbarwna. O bardzo, bardzo delikatnym zapachu. No i naprawdę świetnie się sprawdza, więc jeśli szukacie produktu takiego oczyszczającego, to ja mogę z czystym sumieniem polecić Wam właśnie tę piankę. No dobrze, mamy zrobione produkty oczyszczające do pierwszego kroku demakijażu i produkty oczyszczające w drugim kroku demakijażu lub też do stosowania w porannej pielęgnacji. Czas na kolejną grupę kosmetyków, czyli toniki, płyny złuszczające, lotiony i esencje. Oj, muszę Wam powiedzieć, że w tym roku przetestowałam dużo świetnych produktów, więc będzie to dla mnie wyzwaniem wybrać tylko 5 takich kosmetyków, które rzeczywiście fajnie się u mnie sprawdziły, ale spodziewajcie się, że będzie właśnie już niedługo taki film tutaj na moim kanale. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie te kosmetyki, o których dzisiaj wspomniałam. Jeśli tak, jeśli je stosujecie, używaliście, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Przypominam o tych linkach, które będą w opisie do dzisiejszego filmu. No i co? Widzimy się w następnym. Trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa!